Proszę, panie Bartuchu. Paweł Olkowski, witamy ponownie w Zabrzu. Bardzo radosny dzień dla całej trójkolorowej górniczej rodziny, bowiem po latach gry poza granicami naszego kraju wracasz kontynuować ją właśnie w Górniku Zabrze. Zwykle pierwsze pytanie, które zadajemy naszym nowym zawodnikom, jest to pytanie o pierwsze wrażenie. Z tobą mam taki troszeczkę problem, bo no z jednej strony oczywiście w Zabrzu byłeś, no ale z drugiej jednak zmieniło się tutaj przez te lata niemal wszystko, więc jednak zadam pierwsze wrażenie. No, na pewno na początku bym powiedział, że powrót na stare śmieci, ale jak widzimy, no nie są to stare śmieci, tak? Dużo się tutaj zmieniło, jest nowy stadion i nowa baza treningowa. Szczególnie szatnia zrobiła na mnie wrażenie, bo znam inną, starą. Więc na pewno klub robi wrażenie i mam nadzieję, że będzie to się dalej rozwijać pod tym kątem. No mimo tego, że wspomniałem, że prawie wszystko jest nowe, no to jednak parę rzeczy i parę elementów zostało. Nawet dziś, będąc ten pierwszy dzień przed badaniami czy w trakcie badań, no miałeś okazję spotkać kilka znajomych twarzy, również wizytując szatnię. Tak, oczywiście. Są tutaj osoby mi znane i na pewno przywitaliśmy się serdecznie i tak jak mówisz, no nie wszyscy stąd odeszli. Kiedy zakiełkowała w tobie taka pierwsza myśl, a może by wrócić do Górnika, może by wrócić do Zabrza w trakcie sezonu, może zimą, kiedy Górnik był w Turcji, czy może później? Raczej to ta myśl zawsze była, tak? Nawet jak wyjeżdżałem pierwszy raz do Niemiec, to jak na początku było niekolorowo, no to chciałem wracać zawsze i dla mnie Górnik był klubem bliskim. Cała rodzina pochodzi ze Śląska, cała rodzina tutaj mieszka, więc dla mnie ten klub będzie zawsze bliski, tak? Możesz zmienić zawodników, możesz zmienić prezesów, ale kibice i stadion zawsze zostanie w tym samym miejscu, więc ja jestem ze Śląska, będę tutaj mieszkał i tak jak mówię, no cały czas śledziłem wyniki Górnika, nawet te złe, jak Górnik spadał, czy te dobre, jak awansował, czy w europejskich pucharach zagrał, no to na pewno robiło dla mnie wrażenie i trochę zazdrościłem tym chłopakom, bo byłem tutaj 3 lata, byliśmy zawsze blisko, ale nigdy nie udało się tego osiągnąć. Wszystko przed tobą, wszystko przed wami. Jesteś uśmiechnięty, podpisałeś kontrakt dokładnie w Dniu Matki. To chyba też taki prezent dla mamy, dla również bliskich przyjaciół, że po tych latach no, troszeczkę utrudnionych kontaktów, wiadomo, jeszcze była po drodze pandemia, no będziecie znów wszyscy blisko siebie. Tak, mama na pewno się cieszy, mieszka z Radę na Rudzie, więc na pewno cieszy się z tego powrotu. Będzie miała, nawet nie wiem, czy bardziej za mną tęskniła, czy za wnukami, ale będzie miała rodzinę blisko, więc na pewno jest to bardzo fajny prezent dla niej. Kilka ładnych lat spędzonych za granicą. Wyjeżdżałeś jeszcze jako młody zawodnik, ale już pokazałeś się z bardzo dobrej strony w Ekstraklasie. Coś cię zaskoczyło po wyjeździe z Polski? Jakieś trudności właśnie młodzi piłkarze mają grając poza granicami naszego kraju, na początku przynajmniej? No tak jak mówię, no ja wyjeżdżałem ze starego Górnika, który był w przebudowie. Pamiętam mecze Górnika przy, jak nie wiem, na Stadionie Śląskim, w którym mieszkałem w internacie i można było śledzić. I tą atmosferę starego stadionu, gdzie przychodziło chyba 5 tysięcy ludzi, nie było, było w przebudowie, więc dla mnie przeskok był spory, bo ta atmosfera w Niemczech, czy w Kolonii, czy na innych stadionach była naprawdę duża. Ale tak jak mówię, no piłkarsko się obroniłem. Grałem w tę piłkę tam w Niemczech czy gdzie indziej i wracam dalej grać w piłkę. Niemcy, Anglia, Turcja, czyli tak naprawdę spore doświadczenie, doświadczenie podparte również występami reprezentacyjnymi. Teraz będzie również na tobie ciążyła taka odpowiedzialność, ponieważ to doświadczenie posiadasz nie tylko wiekowo, ale przede wszystkim doświadczenie gry na całkiem innym poziomie. Tak, na pewno będzie to presja na mnie i na pozostałej części drużyny, bo tak jak mówię, nie wyobrażam sobie przychodzić i grać na odcięcie kuponów i do emerytury. Przychodzę do Górnika, by coś osiągnąć jeszcze, mam swoje cele, ambicje i tak jak widzisz, no, dbam jeszcze o siebie, więc nie przychodzę tutaj na emeryturę i mam nadzieję, że
zobaczymy to w sezonie. No wyglądasz dokładnie, wyglądasz jak nastolatek, jakbyś po prostu wczoraj wyjechał z Zabrza i dziś wrócił. No fantastycznie, to chyba, to według mnie też jest świetny przykład dla młodych piłkarzy, jak dbać o siebie, jak ćwiczyć, jak trenować. A tych młodych piłkarzy u nas, jak wiesz, utalentowanych nie brakuje. Wiem, że oglądałeś Górnika, śledziłeś na social mediach, oglądałeś mecze. Górnik był taką bardzo widowiskową drużyną w poprzednim sezonie. Teraz w ostatnich tygodniach kilka bardzo dobrych informacji, czy to dotyczących przedłużeń, czy to właśnie zakontraktowania nowych piłkarzy. To wlewa w nas wszystkich, w kibiców również, nadzieję, że to może być fajny sezon, że rodzi się coś fajnego w Zabrzu. Tak, ja ciągle powtarzam, ja chciałbym zobaczyć Górnika grającego o coś, tak? I mam nadzieję, że te transfery, początek nowego sezonu mogą rozbudzić nadzieję, a dać nadzieję tym ludziom, którzy będą przychodzić na stadion, czy dać nadzieję ludziom, którzy pracują w klubie, czy wszystkim ludziom, którzy są związani z Górnikiem, to na pewno będzie spore osiągnięcie i o tą nadzieję będziemy walczyć. Ulubiona pozycja, dalej prawa obrona? Mam nadzieję, że prawa obrona, tak? Mogę zagrać na więcej pozycjach, ale tak jak mówię, no, mam zdrowie i charakter, żeby grać na prawej obronie. Paweł, na zakończenie czego ci życzyć teraz po przyjściu do Zabrza? No, na pewno zdrowia, żeby nie opuszczało, no i sukcesu jakiegoś z Górnikiem. Czas teraz jeszcze na krótki urlop. Widzimy się w połowie czerwca wypoczęci i z chęcią do ciężkiej pracy. Ja już tą chęć mam, więc widzimy się za niedługo.